Pod koniec grudnia dobiegły końca prace związane z modernizacją i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Czarnym. W ramach projektu realizowanego od maja 2014 roku przebudowana została część mechaniczna, biologiczna oraz przeróbka osadów ściekowych. Oficjalne otwarcie nowej oczyszczalni ścieków w Czarnym odbyło się we wtorek 29 grudnia. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło i przyjemnie witać Państwa na tym wspaniałym obiekcie. Cieszę się, że Państwo pozytywnie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i poświęciliście swój cenny czas, aby uczestniczyć w tak wspaniałym święcie, bo myślę, że nie powiem za dużo, jeśli powiem, że jest to święto dla gminy i miasta Czarne. Jest to święto dla przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, który mam przyjemność prowadzić. I jest to święto na pewno, i to też będę nieskromny, jeśli powiem, na miarę powiatu czuchowskiego, bo taka inwestycja, z tego co wiem, ostatnio jako jedyna była robiona w tym powiecie, tego typu inwestycja. Jesteście tutaj Państwo wszyscy ci, którzy swoimi decyzjami, swoimi pomysłami i wszelkiego rodzaju pomocą przyczyniliście się do powstania tejże inwestycji, za co na wstępie Wam bardzo dziękuję. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego bardzo ważnego przedsięwzięcia dla naszych mieszkańców, ale też dla Czernicy, która płynie nieopodal. To był wielki trud i włożony, i praca, i nerwówka, i chwile, tak jak Pan Prezes mówił, kiedy losy należało w odpowiedni sposób pokierować. I to się stało za sprawą bardzo dobrego zespołu i finansowania. Tutaj wielkie ukłony dla Funduszu Ochrony Środowiska z Gdańska. Myślę sobie, że inwestycja, która przyniesie wiele pożytku dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję. Zachęcam. Bardzo dziękuję. I dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w inwestycję. Otwarcie oczyszczalni ścieków w Czarnym dokonano poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Następnie nowo otwarty obiekt poświęcił ksiądz proboszcz Włodzimierz Skoczeń. Prosimy Stąd Ojcze Niebieski na ten owoc pracy rąk i ludzkiego geniuszu. Obdarz nas przyobfitym Twoim błogosławieństwem. Niech ono nas strzeże i prowadzi w owocniejszej służbie na rzecz lokalnej społeczności i konkretnego człowieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na to miejsce i pozostanie na zawsze. Ta część tutaj to jest część istniejącej oczyszczalni, która pozostała jako awaryjna. To wszystko, co zostało wybudowane w ramach inwestycji, to praktycznie to, co jest po tamtej stronie drogi. Pomimo, że no niestety w zamówieniach publicznych musimy wygrać najniższą ceną, myślę, że udało nam się zrealizować obiekt, którego się nie będziemy wstydzić i który będzie dobrze służył społeczności. Urządzenia zastosowane, sami Państwo, ci, którzy się znają na markach, świadczą o tym, bo są to z najwyższej półki, że tak powiem, światowej urządzenia. Tych firm, które się najlepiej sprawdzają na tego typu oczyszczalni. Po otwarciu i poświęceniu oczyszczalni nadszedł czas na dokładne zwiedzenie nowoczesnego obiektu. Obiektu, który jest jedną z największych inwestycji tego typu na terenie powiatu czuchowskiego. Koszt tego projektu zamknął się w kwocie ponad 8 800 000 zł. We'll be right back.
Po zwiedzeniu obiektu goście wraz z pracownikami przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego udali się do restauracji, gdzie prezes PWK Stanisław Wróbel opowiedział w kilku słowach o procesie budowy oczyszczalni. Historycznie, tak bardzo króciutko rzecz ujmując, to zaczęło się praktycznie od wiosny, a właściwie latem 2013 roku, kiedy z byłym burmistrzem, panem Janem Zieniukiem, rozpatrywaliśmy możliwości i potrzebę, i możliwości modernizacji naszej oczyszczalni ścieków. I zastanawialiśmy się nad różnymi wariantami. No, problem podstawowy to były finanse, dlatego też było trudno postanowić cokolwiek. Niemniej jednak sytuacja nas zmuszała do tego, żeby intensywnie myśleć nad tym, żeby rzeczywiście przystąpić w jakikolwiek sposób. No, ja to już wcześniej radnym wspominałem, żeby nawet program PPP, ale on nam oczywiście nie wyszedł. No i natrafiliśmy właśnie na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz. Czasu było bardzo mało, gdyż do końca września 2013 należało złożyć wniosek. I to taki wniosek, który oczywiście instytucja wdrażająca by pozytywnie zaopiniowała. Ustaliliśmy z panem burmistrzem, że my jako przedsiębiorstwo będziemy beneficjentem. No i oczywiście należało bardzo szybko poszukać firmę, która taki wniosek nam opracuje, ponieważ sami nie czuliśmy się na siłach, żeby go opracować sami. Firma BBF z Poznania, tutaj nie ma żadnego przedstawiciela, dzisiaj aczkolwiek byli proszeni. Bardzo szybko ten wniosek opracowała i zanim jeszcze uzyskaliśmy promesę czy jakieś zapewnienie dofinansowania, to rozpoczęliśmy już procedury przetargowe, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że konkurs, w którym braliśmy udział, ma taką datę graniczną godzin 2.15, gdzie należy wykonać w pełni całą inwestycję. W związku z tym w grudniu 2013, bodaj na pewno 2013 roku, jeszcze rozstrzygnęliśmy pierwszy przetarg na formułę zaprojektuj, wybuduj i udało nam się w pierwszym rozdaniu rozstrzygnąć przetarg. Firma Ekowodol wygrała tenże przetarg. Natomiast już po otrzymaniu promesy z Wojewódzkiego Funduszu przystąpiliśmy do następnych przetargów, a więc na inżyniera kontraktu, na koparko-ładowarkę, ale później, ponieważ postawy nam oszczędności za trochę namową, trochę radą Wojewódzkiego Funduszu, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni, przystąpiliśmy do rozszerzenia projektu i też ogłosiliśmy przetarg na rozszerzenie tego projektu. Też firma Ekowodrol go wygrała. Myślę, że to dobrze się stało, dlatego że była zapewniona ciągłość na budowie i firmy po prostu nie wchodziły sobie w drogę. W lipcu 2014 już uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. No i ta budowa trwała do chwili obecnej. I muszę powiedzieć tak, że zakończyła się sukcesem, ponieważ podstawowy cel, jaki był do osiągnięcia, to osiągnięcie tego efektu ekologicznego i ten efekt ekologiczny na dzień dzisiejszy jest osiągnięty, jest nam znany i jest, okazuje się, że oczyszczalnia jest nie tylko efektownie wybudowana, ale jest efektywna i to jest dla nas najważniejsze. Ja muszę tutaj, nie ma pana burmistrza poprzedniego, pana Jana Zieniucha, ale myślę, że gdzieś ten głos usłyszy. Ja muszę podziękować panu burmistrzowi byłemu za to, że obdarzył mi takim zaufaniem, powierzając mi prowadzenie tej inwestycji. Zaufania jego nie zawiodłem, a jestem wdzięczny za to, że pozwolił mi prowadzić tą inwestycję, bo czuję się współtwórcą i współautorem tego, co powstało dla społeczności czarneńskiej i będzie na pewno służyło przez wiele lat. Także tutaj dziękuję bardzo panu Zieniukowi. Podziękowania również składam firmie BBF, która przygotowała ten wniosek w bardzo krótkim czasie, bo to w zasadzie było miesiąc na napisanie wniosku. I tutaj
serdecznie im dziękuję. Szczególne podziękowania należą się instytucji wdrażającej, czyli Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dziękuję całemu zespołowi tego funduszu. Przemiła współpraca z Państwem. Przy kilku spotkaniach i rozmowach poczuliśmy, że nie jesteśmy osamotnieni w boju, a bój był o pieniądze i o wielką inwestycję. I Państwo uświadomiliście nas, że jest ktoś, kto potrafi pomóc, chce pomóc. I jesteśmy bardzo za to bardzo wdzięczni i serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania, ale myślę, że znajdę tyle czasu w styczniu i podjadę do Pani Prezes za osobiste jej zaangażowanie się w tworzenie tego projektu i za tą dodatkową pomoc finansową, no bez której trudno byłoby zrealizować do końca inwestycje. Dzisiaj mogę powiedzieć, że tutaj wykonawca już dzisiaj może usłyszy, że mieliśmy problemy finansowe, ale wykonawca tego nie odczuł na pewno. Każdą fakturę płaciliśmy jeszcze przed czasem. Także, ale takie problemy były. Także z całego serca dziękuję wszystkim z Wojewódzkiego Funduszu, całemu zespołowi. Pani Danucie Drozd, jeszcze raz powtarzam, Pani uzmysłowiła mi, że my to damy radę, bo powiedziała Pani, bo w chwili załamania takiego, bo wiadomo, że przy takiej inwestycji no, są zawsze jakieś tam okresy jakiegoś zwątpienia, to Pani powiedziała mi, na pewno dacie radę. No co pomyślałem, skoro tak, to bierzemy się do roboty. Nie ma tutaj przedstawicieli starostwa, ale też chciałem szczególnie podziękować szczególnie pracownikom referatu Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska, a także nadzorowi budowlanemu. Osobiście chcę podziękować panu staroście za to, osobiście on się również zaangażował w rozwiązywanie trudnych kwestii problemów, bo mieliśmy problemy związane z własnością gruntów i tak dalej. I pan starosta włączył się w rozwiązywanie tych problemów, bardzo dużo nam pomógł, za co serdecznie dziękuję. Pan Leszek Wojciechowski, prezes firmy EcoWodron, firma, która zaprojektowała i wybudowała tak wspaniałe dzieło. Panie prezesie, przyjmie pan szczególne podziękowania ode mnie. Może być pan dumny ze swojej załogi, że potrafi tworzyć tak wspaniałe dzieła. Dobrze się składa, że jesteśmy tutaj blisko, właściwie te 100 km to nie robi i możemy współpracować tutaj. No ale to jest też dla Was takie niebezpieczeństwo, że jak będzie coś nie tak, to od razu dzwonię do Pana i widzę tutaj ludzi, którzy naprawiają to, co ewentualnie tam nie wyszło po drodze. Kolejne podziękowania kieruję w stronę inżyniera projektu. Nie ma pana inżyniera, jakoś pan Bolesław Krupa nie mógł się przybyć, natomiast jest tutaj pani Małgosia Głowacka, jest pan inspektor Mikołajczak, pan inspektor Pietrzyk. Dziękuję wam bardzo za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia i myślę, że jak gdyby nasze kontakty na tym się nie zakończą, bo kiedyś jak będą inwestycje, to na pewno będziemy tutaj zabiegali, żebyście Państwo nadzorowali również tutaj nasze przedsięwzięcia. Podziękowanie kieruję w stronę pana burmistrza Czarnego Piotra Zabłockiego, jak też i przewodniczącego rady pana Adama Breski za wszelką pomoc deklarowaną. Poza tym na panów ręce kieruję podziękowania w stronę waszych pracowników, którzy na potrzebę projektu tworzyli wiele dokumentów, szczególnie w początkowej fazie, kiedy należało uzyskać to pozwolenie na budowę. Także proszę przekazać również podziękowanie. Tutaj chciałem wyróżnić panią Renatę Szymańską, która jak gdyby zabezpieczała projekt od strony przetargu. I dziękuję bardzo pani Renato za pomoc udzieloną przy udzielaniu tych, znaczy rozwiązywaniu problemów związanych z przetargami.
Szczególne podziękowania kieruję również w stronę mojego zespołu, czyli jednostki realizującej projekt. W nim szczególnie dziękuję pani Annie Płaczkiewicz-Ciesińskiej. To taka moja prawa ręka. Muszę powiedzieć tak. Pani Aniu, z panią można góry przenosić. Pozostałym tutaj obecnym, a niewymienionym, serdecznie dziękuję za uwagi, słowa wsparcia i wszelkiego rodzaju przychylność z waszej strony i pomoc, jaką była mi potrzebna, oczekiwałem. No, zawsze uzyskiwałem. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Po wystąpieniu prezesa przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego zebrani goście obejrzeli krótki film, dokładnie ilustrujący złożony proces przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Czarnym. Film ten w całości mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej, dostępnej pod adresem www.tvczarne.pl. Po projekcji filmu głos oddano zaproszonym gościom. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w tak ważne przedsięwzięcie, tak ważne dla naszego naturalnego środowiska. Myślę sobie, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest to jeden z naszych ważniejszych atutów tutaj w naszej ziemi czarneńskiej. No dodatkowo czysta woda, czyste środowisko, nowa oczyszczalnia tylko wzbogaca potencjał turystyczny. Także panie prezesie, państwo, którzy zaangażowaliście się od początku do końca i w wykonanie, i zasponsorowanie, nazwijmy to tak, i pozyskanie środków zewnętrznych, bardzo dziękuję w imieniu samorządu czarneńskiego i także własnym imieniu. Panie prezesie, gratuluję tego imponującego przedsięwzięcia. Ten film doskonale zrobiony pięknie pokazuje ogrom pracy włożonej w cały ten projekt. W zasadzie wykonaliście 120% normy, dlatego że ta edukacja ekologiczna, którą tutaj oglądaliśmy, nie jest waszym zadaniem, ale ona została przy okazji zorganizowana, co doskonale pokazuje jakby nasz poziom cywilizacyjny, który osiągamy, bo o wysokości tego poziomu cywilizacyjnego świadczy nasza wrażliwość na środowisko. Ludzie rzeczywiście pytają się, na co te miliony idą, prawda? To są zazwyczaj pieniądze ukryte pod ziemią. My jako fundusz wielokrotnie pokazujemy właśnie te dobre przykłady i ten zakres przedsięwzięć, który jest realizowany w gospodarce wodno-ściekowej, gdzie następuje wielki bałagan, zakupuje się mnóstwo rur, urządzeń, później się to zasypuje i jest gotowa instalacja, która wpływa na poziom naszego środowiska, na poziom czystości naszych rzek, jezior, na czystość naszego morza. Proszę sobie wyobrazić, że 25 lat temu na plażach, na przykład Zatoki Gdańskiej, stały tablice zakaz kąpieli. Po 25 latach my możemy się kąpać bez żadnego zagrożenia, woda jest czysta. To jest właśnie ten poziom cywilizacyjny. Chciałem powiedzieć, że bardzo jesteśmy radzi z tego, że zespół, który podjął się tego działania, tak sprawnie i tak odważnie podszedł do inwestycji. To jest naprawdę wielki trud, który podnieśliście Państwo jako cały zespół i za to Wam się należą naprawdę ogromne gratulacje. Dziękuję i gratuluję. Każda strona musi pilnować swojego interesu, ale jeżeli wszyscy patrzą w kierunku dobra projektu, tak, to decyduje o ostatecznym wyborze rozstrzygnięć sporu, bo spory się zawsze zdarzają, to wtedy no, sukces jest i możemy wszyscy się pochwalić tym, że jest obiekt, którego my jako wykonawca się nie wstydzimy i nie boimy w eksploatacji, a mam nadzieję, że dla użytkownika on będzie tym obiektem, który pomimo wysokiego stopnia oczyszczania będzie miał niskie koszty eksploatacji, bo tak jest oprogramowany ten SBR i to jest takie nasze know-how, które że tak powiem, możemy dodatkowo sprzedać. Niestety, powiem tak, że realizacja projektu za projektu i wybuduj
jest dosyć ciężka dla inwestora. Natomiast to jest jedyna szansa dla firm, które mają doświadczenie i które wiedzą, jak realizować takie obiekty, na konkurencję ceną. Bo niestety rozstrzyga zawsze cena, 100% cena. Tak czy inaczej próbują zamawiający wprowadzać w tej chwili terminy realizacji czy coś, ale to wiemy, jak to się kończy. Na autostradach sprowadza się to tak czy inaczej do ceny. Także dziękuję za umożliwienie wystartowania. No rzeczywiście tu nasza cena mocno odbiegała od cen innych i nawet mogła podpadać pod rażąco niską. Ale inwestor nam zaufał. Rzecz polega właśnie na tym, że mamy swoich inżynierów i mamy swoją wiedzę i przy tego typu kontraktach jesteśmy w stanie zaoferować za dobrą cenę, dobrą jakość. Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na ostatnie podziękowania. Następnie prezes PWK Stanisław Wróbel zaprosił gości na ciepły poczęstunek.